O, rozpinka szukamy. Ale nic nie będę zdradzał póki co. Akrylowej cebuli, a je, czekaj, jestem mokry jak szur. Dobry. Siemanko. Witam w kolejnym dniu. Jest krótko w pół do siódmej rano. Dzisiaj znowu aktywnie. Opuszczamy miejscowość Chiang Rai i zmierzamy z powrotem do miejscowości Chiang Mai. Wczoraj bardzo fajny dzień, zresztą widzieliście. Fajne świątynie żeśmy obejrzeli. Bilety wczoraj kupiliśmy już online, tak żeby nie było znowu klopsa dzisiaj. Autobus jedzie o siódmej. Mamy do przejścia jakieś 400-500 metrów na terminal autobusowy. No właśnie jechał nasz autobus. Także idziemy się zameldować, odebrać bileciki i jedziemy. Resztę się dowiecie później. Let's go. Dobra, jesteśmy na terminalu autobusowym. Tak to wygląda. Nic się tu praktycznie nie dzieje, ale mamy bilety online. Pani powiedziała, że to wszystko wystarczy. O, tam jest auto przebrane, zrobione ze świnie. Znaczy świńskie uszy chyba to są. I okulary ma. Nie. Także dość ciekawie. A tu jest jakiś stary wóz. No, świnka, tak? Widzę. Także na wesoło. W Tajlandii, w miejscowości Chiang Rai. Podróż ma nam zająć jakieś około 4 godzin. Także godzinkę dłużej niż wczoraj jechaliśmy prywatem, ale o połowę taniej. Także chyba warto. Wczoraj nie mieliśmy innego wyjścia, a dzisiaj już mamy. Także jedziemy. Dobra, dojechaliśmy do miejscowości Chiang Mai. Hotel, laski ogarnęły po drodze. Także, no, thank you. Hotel, laski ogarnęły po drodze. Gdzieś powinien tu zaraz być. Także szukamy. Później ogarniamy mopliki. Będziemy działać dalej. Co i jak? W sumie jeszcze nie mamy planu jako takiego. Z grubsza, ale nic nie będę zdradzał póki co, bo nie wiem, czy się uda, także stay tuned. Dobra, zainstalowanie fotelu. Łóżeczko. Tu coś tam, jakieś ten, szafa, lodóweczka jest też, także spoko. Telewizor, którego i tak nie potrzebujemy. Klimka, co ważne. Wczoraj nie mieliśmy klimy i ciężko się spało, nawet bardzo. Także teraz patrzyliśmy, żeby była klimatyzacja, dlatego płacimy trochę drożej. W sensie też inna miejscówka, bo tu jest bardziej taka, powiedzmy, turystyczna. Także płacimy 12 euro za dobę. Tam jest kibel, prysznic, nie będę pokazywał, bo szefowa tam załatwia swoje dzienne sprawy i tak dalej. Także na propsie, dobra. Idziemy za chwilę na dół. Ogarnąć sobie jakiś moplik i ruszamy w miało. O, rozpinka, szukamy takiej maszynki, żeby ją pożyczyć. A byliśmy właśnie na lunchu tutaj u tej pani. Bardzo spoko, obczajcie jakie ceny w ogóle. Zamówiliśmy sobie fried big noodles za 40 baciszy. 40 baciszy to jest 5 zł. Zjadłem ja porcję solidną. Andzia nie dała rady, to zjadłem jeszcze trochę jej. Smoothie dla Andzi i kolka dla mnie. 16 zł. Z napiwkiem. Także bardzo spoko. Wynaleźliśmy sobie opliki. Honda. Stówkę to just like that wyciąga. A przyjechaliśmy do Maesa Elephant Camp pooglądać słonie. Oczywiście nie będziemy na nich jeździć, bo to jest wbrew jakimkolwiek zasadom, które wyznajemy. $100 per basket i kupujemy futer dla słoni. Oczywiście wygląda dość zacnie, można by było samemu tu coś skubnąć. Czerwony sobie wziąłeś? A, pod kolor strojką pewnie. A je. A że dużo, że więcej jest naładowane. Polska przyjechała, królowie cebuli, a je, czekaj, załadł. Musisz te napisy dla
Dla tej pani trzeba napisy dać, bo straciła głos niestety przez ostatnie kilka dni. Za dużo klimki. Klimka jest zdradliwa. Słuchajcie, słoniki bardzo przyjazne stworzonka. Oczywiście, jeżeli coś jest tam do jedzenia, jeszcze bardziej. Wszystko fajnie wygląda, takie wiecie, że dbają tu o te słonie. Nie wiadomo co się dzieje, jak wiecie, światło zgasną, kurtyny zostaną zasłonięte. Ale trzymam mocno kciuki za to, że te zwierzęta tu są dobrze traktowane. Bo widziało się już wiele rzeczy, tak wiecie, że jakieś spawane klatki mają na grzbiecie i wożą turystów za kilka baciszy. Ale takie życie, jak się tu mówi. Co się dzieje? Daj jeszcze stówkę, to te nakarmimy, bo tu nikt nie przychodzi. Cieszy się, bo ten robił tymi uszami, jak szliśmy. No tu można. Oglądałem Piotra Pająka, jego kanał, jak tu był i mówił, że wjazd kosztuje 250 batów. Na dzień dzisiejszy to jest 13 kwiecień. 2022 nie kosztuje nic, ale żeby wspomóc tutaj działalność tych tajów, można zakupić za stówkę koszyk z owocami, podać słoniom do jedzonka i też się zrobi coś dobrego. Podjechaliśmy na wodospad. Nazywa się tak. Jakoś się nazywa. Ale mniejsza o to, my jesteśmy tu, a udajemy się aż chyba na level 10. Także let's go. Dzisiaj generalnie chyba jest obchodzony tajski nowy rok. Z tej racji sporo lokalców tutaj raczy świętować tenże dzień, spędzając czas z rodziną, piknik, jedzonko, picie, generalnie chill. Idziemy. Jesteśmy na 8 poziomie. A to znak ostrzegawczy. Uwaga, spadające głazy. O, tu podparli tą skałę takim z butwiałym konarem. Także pamiętajcie, safety first. Trochę schodów jest. Słuchajcie, niby trekking, ale taki wiecie, dosyć chillowy, bo ścieżka jest fajnie wybetonowana. Bym powiedział, jest dosyć równo. Natomiast trzeba pokonywać takie, wiecie, raz do góry, raz na dół, schodki i tak dalej. A moja kondycja jest równa minus 10. Także zdrowo. Płynie sobie rzeczka. Czy tu warto przyjść? Nie wiem.
Może tak, może nie. Dupy nie urywa, szału nie ma. Ale zawsze można powiedzieć, że się tu było. I tyle. Słuchajcie, korzystając z okazji, wieprzyłem się tu w ten przepływ, żeby się schłodzić. Jest naprawdę, naprawdę miło jest. Znaczy na rondzie tam, trzeci zjazd. Takie małe spostrzeżenie. Jesteśmy na mieście, jest wieczór, jest z okolicy 19:30, coś tak. Zauważyliśmy, że w miejscowości Chiang Mai jest sporo białych turystów. I ja przechadzając się tutaj właśnie po mieście, wpadliśmy do takiej oto knajpki. I z racji tego, że również dzisiaj jest obchodzony tajski Nowy Rok, to jest dużo turystów i w tej knajpce, w której my jesteśmy, praktycznie są sami biali. Generalnie wolimy chodzić do bardziej lokalnych miejsc, ale ze względu na to, że tu jest przemiał, że jest dużo ludzi i jest tanio. No to zajrzeliśmy tutaj do sobie do tego. Oczywiście jest piwko. Zamówiliśmy żarcie. Podobno jest tutaj dzisiaj jakiś festyn gdzieś na mieście. Widzieliśmy tam rozłożone namioty. I generalnie jak jest tajski Nowy Rok, to jest tutaj taki zwyczaj, coś u nas a la Śmiguns Dyguns. Po prostu przez 3 dni będą lali ludzi wodą. Już dzisiaj widzieliśmy, jak żeśmy jechali wcześniej moplikami, oblali nas wiaderkiem wody. A inni tam backpackersi, jacyś biali ludzie biegali z... biegali z takimi pistoletami, wiecie, na wodę, z takimi strzelbami konkretnymi i po prostu lali ludzie. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba i myślę, że nas dzisiaj obleją jeszcze, jak nie to najpóźniej jutro na pokład. Także trzymajcie kciuki. Słuchajcie, życie nocne w miejscowości Chiang Mai tętni. Obczajcie knajpki, ludzie na ulicach wszędzie. Czajcie, tutaj kurwa oblewają wszystkich, kurwa już drzewa, dawaj kurwa, o. I ziomek, patrzcie, leją wszystkich, kurwa tu. Jest kurwa coś tutaj, Nowy Rok, kurwa. Ojej, cieknie załóż. Oblali mnie wszystko, kurwa, bo to jestem mokry, kurwa, jak szczur. Jestem mokry, jak szczur. Mnie całego oblali, ale liczyłem się z tym, dlatego założyłem takie lekkie ubranka sobie, o. I tutaj właśnie, o czym wam wcześniej wspominałem, chodzi o to, że tak po prostu świętują przez 3 kolejne dni. Na ulicach po prostu oblewają ludzi, tak jak u nas to jest zwyczaj w lany poniedziałek. Śmigus dyngus. Tak o. Ale powiem wam szczerze, bardzo fajnie tutaj miejscowość Chiang Mai. Życie nocne tętni. Życie nocne tętni. Dużo ludzi na ulicach. Właśnie nie wiem. Sporo się dzieje. Knajpki, kluby, pełne ludzi. Także bardzo fajnie. A tutaj zobaczcie też, jest pociągnięta rura. Tam jest rzeka, jakiś czy kanał. I podłączone wszystko jest tutaj, takie zrobili bramki. I jutro będą z tych bramek po prostu, tu będą takie, wiecie, woda będzie napieprzać w dół, taka będzie kurtyna wodna. O, tu to się już sporo dzieje, tutaj jest ludzi dużo, tu nie wiem co to jest, jakieś takie fanki wiszące, o. Coś takiego. Takie, wiecie, złote, blink blink. Tutaj jest zrobiona cała taka piramida, jest wszystko poświetlane. Tutaj jest zrobiona scena. Także jest mocno. O, a tam z tyłu można jeszcze, nie wiem czy to będzie widać teraz dokładnie. Są stare mury obronne tego miasta. Które są tutaj zachowane jeszcze właśnie w takim małym stopniu jak za mną. Reszta wszystko została zburzona przez jakichś najeźdźców. Słuchajcie, tutaj szwagra naszła taka myśl. Tak, wiecie, jak już nas oblali tutaj wodą, mogli jeszcze polać po kapie, wiecie.
Żeby tradycja stała się zadość, nie? Tak, no, żeby wzbogacić trochę tą tradycję. Co na nie, przynajmniej kolega kieliszeczek rudej, by wszedł dobrze. Słuchajcie, wpadliśmy też na pokaz chyba tajskiej garderoby, bym powiedział, takiej tradycyjnej. Słuchajcie, jednak was wprowadziłem w błąd. To nie jest pokaz garderoby tutaj tajskiej, ani regionalnej, tylko to jest wybory Miss. Załapaliśmy się na tak ważne wydarzenie tutaj w tym regionie, patrzcie. Dowiedzieliśmy się od hosta, że to są wybory Miss Popular World. Jak dla mnie i dla szwagra, no właśnie, cokolwiek to oznacza, jak dla mnie i dla szwagra, wszystkie te laski wyglądają tak samo. O, a tu padzę. O, a tu się dzieje, tu jest Night Market i właśnie tam wbijamy w tym momencie. Jesteśmy na markecie, na night markecie w miejscowości Chiang Mai. Ale zapachy. Coś to na pewno jeszcze pojemy. O, sushi. My już na jedzeniu. Za ile? Za 60. Za 60. Na pewno jeszcze coś opierdolimy. Sushi. Pewnie będą mi robaki. A i lody. Wiki szuka lodów tajskich. O, można sobie zrobić ziarkę nawet. A nie, to nie ziarka, tylko to henna. Macie też, obczajcie, tu są robaki do jedzenia. Żaby między innymi. Tu są jakieś larwy. Grubce tu trochę cieńsze. Tu jest szara dzia, skrytowana. Różne chyba olejach, przyprawach. Także jest czego wybierać. A to przyjaciele, Chiang Mai się naprawdę dużo dzieje. Mała przyczepka 48 albo 48 garage. Ludzi odpyty mu zagra. Jest moc, jest moc.